wyciągają ci te kable? Ty, a Aneta coś ci mówiła? Nie. No to znaczy mówiła, ale co? No nie wiem, ostatnio coś mówiłeś, że ci powiedziała, że chciała ze mną pogadać czy coś tam. No, mówiła, że chce. No, ale... Nie mówiła co, zresztą trochę była wkurzona, jak dzwoniła. A że na mnie? Nie, chyba tak w ogóle. A co jest? Nie wiem, stare, to wszystko jest... takie chore. Czy no mieszkam tu z Olą i... Dziwna sprawa. No ale że co, że... ciągnie cię do Olki? Nie. Chyba byłeś pewien, jak się rozstawaliście, ale tak? Nie o to chodzi, stary, ja jestem pewien. To jakby nie zrywaliśmy, bo my nigdy razem nie byliśmy. Tylko chodzi o to, że po prostu... Że wiesz, no jakby... Stary, no dziwnie, po prostu jest dziwnie. Mieszkamy razem i ja sobie, wiesz, z tego totalnie zdaję sprawę. Mhm. A inna sprawa, że wiesz, że mi się w ogóle jakby się nie cieszę na koniec tej kwarantanny, wiesz? Tak sobie myślę, że mi to nawet i na rękę, że Zosia tu jest. No stary, jestem jakby widzę wszystko. Włosy zaczynają rosnąć, przekręcę się na brzuch, podnosi głowę. No wiem, no ale przecież będziesz się z nią widział, nie? A co ma do tego Aneta? Przecież chyba ją lubi, co? No... No lubi. Okej, nie wiem. Julek, no... Czekaj, no naprawdę z Anetą otworzycie... No... fajną parę tworzycie razem, no. Ona jest naprawdę super, ty też jest spoko gość. Wiesz, inteligentna... Zrobiła kurs judo. Kurs spadochronowy. Ja nigdy nie miałem dziewczyny, która... Ona skończyła kurs spadochronowy. Ty nigdy nie miałeś dziewczyny. No ale widzisz, inne filmy lubimy. No, no widocznie masz zły gust, no. Nie wiem, głupie, to wszystko jest... będzie dobrze, Jule. Ty, ja słyszałeś o Marcinie? No. Cześć. O, cześć. Jest Julek? Nie, poszedł do piwnicy. Po zabawkę dla małej, bo tam siostra... Po dzieciakach zostawiła... Zośka nie ma się czym bawić już. To jak wróci, to powiesz mu, żeby zadzwonił do mnie? Tak, spoko. W sensie, ale on zaraz wróci, więc się po prostu nie rozłączaj. To. A, spoko. Co tam słychać? Jezu, jakie to dziwne w ogóle do kogoś innego niż Julek mówić. No... No, nic się nie zmieniło od miesiąca. Ale jest okej. Okay. A co tam? U ciebie? No, u mnie strasznie. Tak? Czemu? Wiesz, no, starałam się być taka fit mama. Wszystko jest fajnie, a potem wchodzę na tego Instagrama. I widzę laski, które 10 dni po porodzie mają płaskie brzuchy, no. A ja mam jakiegoś balona i żylaki na nogach. To współczuję. Nie wiem, no w ogóle, no dziecko niby zajmuje trochę czasu, ale wiesz, no Zośka teraz głównie śpi, przysypia całe noce. U mnie spała do 3, tu śpi do 7. No a ten, a jak Julek zajmuje się mało? A, spoko. W sensie... Nie, no wiesz, gada, bawi się, przewijają. Nie. Mi się nie chce z nim siedzieć już tutaj. No, rozumiem. Słuchaj, a wy długo byliście razem? Nie, znaczy my nie byli... Nie wiem, tydzień, dwa. Max. Tylko ty, weź ty mu nie mów, że ja to, wiesz... Mhm. Są spoko, tylko że... No wiesz...
No dobrze, że dom macie duży, to możecie być w dwóch oddzielnych pokojach, nie? No, to jest zaleta. A tylko, że Zośka cały czas płacze, bo chce, żebyśmy siedzieli razem w tej mojej klitce. Już po prostu... Ja wariuję. Boże, to jest takie głupie, nie? Ty się tam nudzisz, chciałabyś być tutaj z Jurkiem, a ja tutaj po prostu... Chcę być gdzie indziej, no. Nie, że się tam, wiesz, nie nudzę. Mam co robić. Gotuję sobie potrawy z ryżu i koncentratu, wiesz, czytam, oglądam seriale. Jest spoko. No, my też oglądamy, w sensie... Coś tam nam Julek zmontował tak, że możemy sobie każdy w swoim pokoju oglądać. A to śpicie też w osobnych pokojach? No, oddzielnie oglądamy. Aha, tylko oglądacie, tak? Nie, potem po pierwszym karmieniu przychodzimy do Julka, bo mała inaczej nie chce zasnąć. A, no dobrze. Uwielbia tatę. Fajnie w ogóle, że dzwonisz. Ja się wiem, że to jest takie dziwne, że się nie znamy i ta cała sytuacja jest taka dziwna i... Chociaż mogę się do kogoś odezwać, a nie tylko słuchać. Nie wiem, jak ty wytrzymujesz, w sensie tego gadania. Nie możesz ani tego wyciszyć, ani tego wyłączyć. No, ja też nie wiem, jak ja to wytrzymuję. Ale na razie to ty musisz wytrzymywać, więc... No ty widocznie musisz to lubić. No... A poczekaj chwilę, muszę do Zośki. Poczekaj chwilę, pogadamy jeszcze?